Krakowsko, Grażyna Nowak. Witam Państwa w kolejnym odcinku Rendezvous z filmem. Widzą Państwo, jaką mamy dzisiaj piękną, wiosenną pogodę i chcielibyśmy razem z moim gościem, z Państwa gościem, doktorem habilitowanym Raciborem Koniczyną, porozmawiać o nowym filmie, nowym hicie, Kwitnące życie. Jeszcze czekamy na drugiego gościa, ale mam nadzieję, że potrwa to tylko chwilkę, więc może w tym czasie mój gość i Państwa gość opowie o tym filmie. Tak, dzień dobry, przepraszam bardzo, kochana pani. O, witam, drugi gość nas odwiedzi. Pani, bo ja tu kapeli szedłem, że pani i gdzie to się po prostu to wszystko odbywa. Ja myślę, że tutaj. Dobrze pan trafił. Pani, może niech się pan przedstawi. Że my to... Tak, tak. Ja taki z tym, co no dobrze, bo ja taki nieubrany w ogóle, wie pani, że państwo, znaczy jestem Kazimierz, proszę państwa, Kazik, dla znajomych, Kazimierz Drozda. Dzień dobry. Czy widział pan może film Kwitnące życie, jakieś zwiastuny, słyszał pan coś o nim? Proszę pani, Kwitnące... Pan jest kim? Pan kim jest? Doktorem habilitowanym filmoznawstwa. O, Racibor, tak. Że pana, nie pan mi tylko przypomni tutaj nazwisko, nie pomnę. Moje? Reżysera Kwitnącego życia. Pełne nazwisko, imiona, wszystko? Tak, nie wiem. Bodajże... Mogę się pomylić przy tych dalszych imionach, ale zdaje się... Didier, Jacques Deschamps. Tak, zresztą ja kojarzę. Pan kojarzy Kwitnące życie nawet. Proszę pani powiedzieć. Bardzo bym powiedział ciekawy obraz. Wiecie pani, bo ja też słyszałem głosy krytyki, proszę pani. Przepraszam, ma pan może papieroska? Nie palimy tutaj, proszę pana. Ale przepraszam pani kochana, najmocniej. Proszę pani, proszę pana, doktora, proszę widzów, tak. Przepraszam, spotkałem się z różnymi głosami krytyki, wie pani, na ten temat. Nie zgadzam się z nimi. Słyszałem różne rzeczy, wiecie pan. Gdzieś tam mi się obiło uszy, że jest zarzucone, prawda, takie nadmierne skupienie się nad formą, proszę pani. Wie pani, ja uważam, nie jestem może takim czystym formalistą, widzi pani, ale myślę, że w pewnym sensie tutaj w tym dziele, bo jeżeli możemy taką etykietkę, prawda, tutaj... No jak najbardziej, dzieło to jest... Dzieło, że pana pan wie, bo pan jest też wykształcony człowiek. Wie pan, tu w pewnym sensie forma staje się treścią, prawda? A treść jest formą, forma treścią. To jest bardzo ciekawe zagadnienie. Dla mnie oczywiście, nie chciałbym powiedzieć, że widzi pani, że to jest... Ja też nie mam za dużo czasu, bo widzi pani, muszę to opryskać, ale coś co wiem to powiem. Prosto. Ja prosty człowiek jestem, ale powiem. Widzi pani, czysta forma to nie jest. Muszę się przyznać. Natomiast jest bardzo ciekawy też taki problem, widzi pani, wracając do formy. Dla mnie jest bardzo ciekawa. Ona stanowi esencję tego filmu, proszę pani. Jak najbardziej. Forma jest treścią o tyle, że przedstawia człowieka w pewnej relacji z naturą. Jak pani dobrze wie, też to jest zagadnienie omawiane już przez bardzo wielu filozofów, widzi pani, od Jana Jakuba, prawda, Rousseau, z Immanuela Kanta, filozofia, widzi pani, natury, kultury, gdzie to się wszystko, gdzie ten człowiek, proszę pani, jak ja to mówię, gdzie ten człowiek tam się gdzieś usytuowuje, prawda, i to jest bardzo ciekawe, czy jest integralną, że pani, częścią, czy nie jest, ja się zastanawiam, widzi pani, prawda, ja chodzę sobie popryskam, nie powiem, ale też człowiek myśli troszeczkę, ja też się na to zastanawiam, ten film daje pewną odpowiedź, ten film mówi o tym, że człowiek i natura to jedno tak naprawdę, to jest takie, nie wiem, holistyczne ujęcie, czy pani, zagadnienia człowieka w naturze. Oczywiście, nie oglądamy filmów nie tylko dla dialogu, to musi pan powiedzieć, a tam ta cała gra ciała, gra, proszę pani, proszę pana i drodzy moi słuchacze, że tak powiedziałem, moi, i tacy, to wszystko jest takie, widzi pani, ciekawy ruch, ale wracając do rzeczy jeszcze. Że pani, to odpowiada w pewien sposób, bo oczywiście zostawia człowieka z pewnym pytaniem, widzi pani, czy człowiek jest, czy nie jest. Nie udziela odpowiedzi, tak jak niektóre, widzi pani. Natomiast to jest też taka kwestia Oczywiście, jeżeli chodzi o tą manierę, bo kojarzy pan wcześniejsze filmy, tamte wszystkie... Tak, tak, Kwitnąca jesień też była. Kwitnąca jesień, była też kwitnąca zima, proszę pana, było tego tam. Jest pewna maniera. O, widzi pani, ja też mam troszeczkę jeszcze roboty dzisiaj, ale to powiedzmy tyle jeśli chodzi tytułem wstępu, bym powiedział. Dobrze, dziękuję panu bardzo. A może co pan doktor powie o tym filmie? Co myśli o wypowiedzi naszego drugiego gościa? Więc tak, film ten jest niczym wielka metafora. Proszę pana, czy metafora? Ja bym się kłócił. Wie pan, przecież ten film można czytać, tak jak Barthes czytał Tour de France jako epopeję, tak my byśmy mogli to czytać jako przebieg życia. Może z takiej strukturalistycznej strony to ugryźć. Proszę pana, to jest bardzo ciekawe. Ten film jest dla mnie jakby taką mozaiką, z której możemy czerpać, prawda? Z każdej strony możemy... W pewnym sensie jest obraz, ale nie chcę, to są takie moje, powiedzmy, przemyślenia. Ja tu nie chcę, proszę, przepraszam, bo wszedłem. Może niech pani jakieś takie pytanie bardziej konkretne zada panu doktorowi. Jak pan myśli, czy aktorzy, którzy występują w tym filmie, byli dobrze dobrani, czy pasowali do tego filmu? Ja chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o aktorstwo, to pierwsza liga. Proszę pana, pierwsza liga. No musimy powiedzieć gwoli ścisłości, że tu widzów szanownych. Proszę pana, jeszcze raz, bo tu mi... pokazują, że pana, musimy powiedzieć gwoli tej ścisłości drogim widzom, że no jednak aktorstwo to jest naturszczyk tak naprawdę, ten główny aktor. Ja rozumiem, to jest ta sama metoda jak przy wielu filmach teraz przy produkcji się używa, prawda? I to jest nawet jest, proszę pana, Mel Gibson używając, proszę pana, przy Apokalipto, nie angażując żadnych znanych. Oczywiście Apokalipto to bardzo kontrowersyjny film, ale też we wcześniejszych raczej mam wrażenie, to jest moja subiektywna teraz ocena współczesnego kina, że jednak stawia się, nie mówię o bollywoodzkich produkcjach, bo to jest, proszę pani, jak pani dobrze wie, zupełnie inna zupełnie inna sprawa, proszę pana, ja mówię jak hollywoodzki, proszę pani, w dzisiejszych czasach raczej stawia się na naturszczyków, proszę pana, i pan mi to nie powie. Proszę pana, to jest plus, to jest minus, to już pan powie. Pan jest człowiek wykształcony, proszę pana, ja tu się nie chcę też, żeby cały czas ja mówię, proszę pana. To ja też nie chcę tak, bo niech się pan też wypowie, to jest pana również. Niestety dzisiejszy odcinek dobiega końca i może na zakończenie poprosimy o wypowiedź doktora Racibora Koniczyny, może jakąś zamykającą dzisiejszy odcinek w skrócie. Życie. Jeśli chcesz być naprawdę cool, noś tylko buty sports. The name of the game. Sports. It was a nightmare. It was a nightmare. was a nightmare. It 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 was a nightmare. Oi, co tęskno, ojej. Tęskno, nie wiesz jakie to szczęście wygląda. Bym ci wypoglądała, to nie zobaczy. Nie wiesz. Miałeś mi nagrywać. Oj, koteczku, koteczku. Ojej. Pali trzeba kurki nakarmić. Założyć na siebie te kulki moje spłokić. Oj, kurde, czekajcie, czekajcie, teraz wszystko ziórku miasto. O jest. I tak to już nasze życie wygląda. Kurki moje kochane, już do Szpania chodź tam. Ja wam tylko ziorków dom. Mata kurki. Mota kurki. Mota. Bym wam łeb odrąbała, będę mocie. Bo już takie to nasze życie jest. It was a nightmare. 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 It was a nightmare.